Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Powiedzieliśmy o tym, że ważne, żebyśmy widzieli, że partner sam się reguluje. Czyli nie wyżywa się na nas, a jednocześnie nie mówi, że to nasza wina, że jest mu nudno. Czyli że nuda jest winą otoczenia, a nie jakimś wyzwaniem, którym samemu trzeba stawić czoła. Że podejmuje też część decyzji, zwłaszcza dotyczących siebie samodzielnie. Że próbuje sobie poradzić, jak z nim coś jest nie tak. Nie mówi tak, boli mnie noga, nie mogę chodzić, noś za mną siatki. Nie? Jak kogoś boli mnie noga i nie może chodzić, to powinien przynajmniej iść do lekarza i zobaczyć, co się stało. Dlatego, że im dłużej ja będę nosił te siatki, tym raz wyczerpie mi się cierpliwość dla tej relacji, a dwa, jak mnie zacznie boleć noga, to już nam się nogi skończą. Czyli ja się eksploatuję bardziej, niż bym mógł. Ta osoba, jak lekarz wystawi diagnozę, ma taką nogę i niestety go będzie zawsze bolało, no to reformujemy swoje życie, boli go noga czy ją, to ona w takim razie nie wkłada rzeczy do prania, nie? Żeby było. Więc to dbanie o siebie. Druga sprawa, też bardzo ciekawa, to jest bliskość i spędzanie ze sobą czasu. Tu powiedzmy, są takie badania, to też jest ciekawe, które pokazują, że im dłużej ludzie w związkach ze sobą funkcjonują, ten związek staje się bardziej nudny. Czyli zaczynają żyć tak, żeby nie wchodzić sobie w drogę. Tu jest moja szafka, tu twoja. Tutaj moja półka na lodówce, a tu twoja. Tutaj ty pojedź ze swoimi psiapsiami, a potem ja ze swoimi psiapsiami pojadę, a na zmianę będziemy z kotem, czy tam z dzieckiem, czy coś tam. Okazuje się, że właściwie informacje badaniowe mamy inne. Nie to chodzi o to, żeby cały czas ze sobą chodzić, tak jak w serialu Zmierzch, w serii Zmierzch, że jesteśmy sklejeni z butaprenem i latamy wszędzie zawsze, bo to normalny mózg tego nie zniesie. Ale chodzi o to, że właściwie najgorsze, co w związku można zrobić, to nuda. Czy mamy parę takich rzeczy, które są czerwonymi flagami dla związku? Jest to przemoc. Jest to nadużywanie substancji. Partner ma niewielki wpływ na to, czy osoba z tego zrezygnuje, czy nie. Choć nam się wydaje, że dla mnie przestanie. Raczej mówi się, nie przez ciebie zaczął i nie dla ciebie przestanie. Oraz poczucie beznadziejności. Że nic się nie dzieje, do niczego to nie prowadzi, jest nudno i nieciekawie. To są trzy rzeczy, na które wyjątkowo trzeba zwrócić uwagę w relacji, bo czasami się zastanawiamy nad tym, czy kopanie w tej studni jeszcze do czegoś doprowadzi, czy nie. Trzecią można załatwić relatywnie prosto, ponieważ można to zrobić na pałę. W jednym z badań proszono pary, żeby wybierały przez godzinę w tygodniu zajęcia albo miłe, albo ekscytujące. Czyli mogło to być zajęcie, nie wiem, na przykład wystawa, tam nie wiem czego, rzeźby w glinie, a nas to w ogóle nie interesuje. Jeżeli wiemy, że nasz partner uważa, albo wystawa sztuki konceptualnej. Sztuka konceptualna to taka sztuka, że ktoś zrobił niewidzialną rzeźbę i jest zaznaczone na chodniku, gdzie ona stoi. Wszyscy chodzą dookoła tego i mówią wow, wow. Niektórzy nawet sprzedają te rzeźby. A niektórzy uważają, że to jest przekręt w ogóle sezonu, sztuka konceptualna. Więc jeżeli uważamy, że my jesteśmy osobami, które drą łacha ze sztuki konceptualnej, a nasz partner jest taką samą osobą, to warto pójść na wystawę sztuki konceptualnej. Po godzinie wyjdziemy tak zbrechtani, po takiej pompie, że będziemy uważali, że nasz związek jest w ogóle fajny. A jeżeli 38 raz zrobimy sobie, pójdziemy na tą samą ceremonialną maczę albo do Tulum restauracji i nawet nie musimy już brać menu, bo już tam miliard razy byliśmy, więc w sumie zamawiamy, a nawet nie zamawiamy, bo kelner już wie, co będziemy brali, to nie jest dobry pomysł na spędzanie czasu, ponieważ nie ma w tym emocji żadnych, nic się nie dzieje. Jeżeli jedziemy na wczasy i one nie wyszły, czyli na przykład były tam karaluchy wielkości kotów, a dziecko zaczęło wymiotować już na lotnisku, to istnieje spora szansa, że to będzie bardziej cementujące dla związku, niż jakby się nic nie zadziało i wrócimy. I okazuje się, że związek najbardziej traci na tym, że nic się nie dzieje. Że jest nudno, a nie, że się dzieje źle czy dobrze. Najlepiej było, jakby cały czas było dobrze, choć jak powiedział kiedyś ksiądz Twardowski, w życiu jest dobrze, jak jest trochę dobrze i trochę niedobrze. Jak jest tylko dobrze, to jest niedobrze. W związku z tym tak, że było dobrze w związku, to jest na początku możliwe, a potem już nieprawdopodobne. Tak? Kiedyś ktoś robił taką domorosłą statystykę, że w normalnym domu człowiek chce się wynieść z domu raz w tygodniu. Nie? I że to w sumie tak powinno wyglądać. Jeżeli jak ktoś opowiada o swoim związku w kategoriach nieromantycznych, to jest w sumie w dobrą stronę idzie. Jak ktoś mówi, że w 40% jest w swoim życiu samotny,
to prawdopodobnie to jest całkiem dobra statystyka. Człowiek powinien być całkiem sporą ilość czasu sam, żeby się zastanawiać, czy to mu się podoba. Wtedy dochodzi do wniosku, podoba mi się to i jest bardziej zadowolony. A jeżeli się nie podoba, no to coś zmienia. Więc spędzanie ze sobą czasu w takim kontekście, ono właściwie warto, żeby bazowało na odejściu od rutyny, a bardziej w kierunku czynności ekscytujących. Można dodać na marginesie, że w ogóle różnorodność psychologiczna jest jednym z filarów szczęścia w życiu. Więc to nie tylko związkowi służy, ale też mnie. Gdybym ja był na przykład miłośnikiem robienia podcastów i robiłbym tylko podcasty, to prawdopodobnie oceniałbym swoje życie źle. Choć na początku bym się cieszył, ale jednak chciałbym, żeby się coś też innego działo. No dobrze. Następny element to taki, że powiedzieliśmy o tym, żeby spędzać ze sobą czas. Następny element to jest responsywność. To jest też coś, co traci na tym, co się dzieje na kulturze związku w trakcie. Czyli, że partner nas zagaduje, a my to ignorujemy. Czyli na przykład Gottmani, którzy to badali swego czasu, dawali taki przykład, że mogę iść z kimś przez park. Na przykład jesteś moją żoną, interesujesz się filatelistyką, a ja jestem miłośnikiem ornitologii, interesuję się ptactwem lokalnym i nie tylko. I ty mówisz, wow, ptaszek. A ja mogę tak powiedzieć, że nic nie powiedzieć, bo po prostu ciągle się do mnie odzywasz, po prostu postójmy chwilę w milczeniu. Mogę też powiedzieć do ciebie, no pewnie, że ptaszek dur napało, bo jesteśmy w parku, a to chyba wiadomo, że nie słonik albo żyrafka. A mogę też powiedzieć na przykład, że wow, zięba, zobacz jaka tłuściutka, bo pewnie się szykuje na zimę. I to jest responsywna reakcja. Żadnych ceregieli nie było, ale ja zauważyłem to, że się do mnie odezwałaś, nie zignorowałem tego, dopowiedziałem coś od siebie bez ironii, że się nie znasz i że no, zięby nie poznałaś, no to Jesus, wyglądasz jak wyjdź stąd, tylko na takim równym partnerskim poziomie. I doceniam właściwie to, że nie wyciągasz kolekcji znaczków i nie każesz mi tego oglądać w klaserze na ławce, tylko że rozmawiamy, że wyciągasz rękę w coś, co mnie interesuje. Tak, że chociaż ja wiem, że nigdy nie będziesz się znała na ptakach tak jak ja, bo cię to nie obchodzi, a mnie bardzo, to jednak traktuję cię jak z szacunkiem za to, że to... I to jest responsywność. Że partner coś mówi, głowa mnie boli, a ja mu nie mówię wtedy jak twoją matkę, tylko mówię mu wtedy na przykład, a co, jak myślisz, dlaczego tak się mogło stać? Albo czy mogę ci jakoś pomóc, co jest w ogóle niegłupim pomysłem, bo my mamy masę takich odpowiedzi związkowych, które wyglądają jakby były dobre, ale nimi nie są. Nie są kontaktem. Kontaktem nie jest błyskotliwa odpowiedź. Kontaktem nie jest ironia. Kontaktem nie jest sarkazm. Sarkazm to jest w ogóle agresja najczęściej. Kontakt wynika z tego, że ja się na chwilę jestem ciekaw i wierzę tej osobie, która do mnie mówi. Co jest trudne, bo czasami jakby chciał jej uwierzyć, to będę musiał nadkruszyć wiele rzeczy, w które ja wierzę. Czyli na przykład, że zrobiło wszystko tak jak trzeba, ale los jej nie sprzyjał. I ja wtedy się zastanawiam, naprawdę są ludzie, którzy robią wszystko tak, jak trzeba, los nie sprzyjał. Naprawdę moja żona czy mój mąż zrobili wszystko, czy mój partner tak, jak trzeba, ale wyrzucili go czy ją z pracy. I dlatego to jest trudne i dlatego kontakt jest bardziej ciekawością i odwagą, żeby uwierzyć w to, że ta osoba ma rację. To jest znowu trudne i wymaga treningu. Ale dobry związek to jest efekt treningu, a nie efekt rekrutacji. I pracujemy między innymi nad tym w związku, zwłaszcza takim już późniejszym, żeby nie grać z pierwszej piłki. Czyli jak ktoś mi coś mówi, to ja najpierw przerywam to, co robiłem. Nie muszę wszystkiego. Gottmani mówią, że 8 na 10. Ale przerywam i się zastanawiam, co się stało? Co ta osoba do mnie powiedziała? W jakim jest stanie? Co ja mogę powiedzieć? Właściwie nie. Podstawowa zasada jest taka. Nie myśleć o tym, jak błysnąć intelektualnie, a myśleć o tym, jak spowodować, żeby jej się zrobiło miło i żeby ją wesprzeć. To jest całkiem, żeby nie powiedzieć przesadnie, zajebista reguła komunikacyjna. Ludzie nie mają wiele radości z tego, że mamy rację albo że błysnęliśmy. Na pytanie, czy mieć lepiej rację, czy mieć lepiej partnera. Statystyczna odpowiedź jest, że oczywiście, że partnera. To o wiele bardziej koreluje z radością w życiu i szczęściem, a ma nie racji. Człowiek ma rację często i nic z tego kompletnie nie wynika. Więc się zastanawiamy nad tym, co takiego powiedzieć, żeby właściwie ta osoba się poczuła lepiej. O, inna jest metafora, która też może Państwa, że to nie jest jak gra w zbijaka. Komunikacja nie polega na tym, że ja kogoś mam tak ciepnąć piłką, żeby on się nogą przeżegnał, że mu tak powiem, że on się nie podźwignie,
tylko to jest jak granie w piłeczkę z dzieckiem. Ja mam tak powiedzieć, żeby on załapał, o co chodzi. Wtedy wszyscy się cieszą. To jest dobra metafora komunikacji. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.